Cześć, ja jestem Merwo i jest dzisiaj ze mną Rito. Siemanko. Siemanko, witajcie wszyscy. I będziemy przechodzić razem misję o nazwie Błąd Pisarski. Naszym celem jest zabić 30 wrogów, tryb obrońca, mapa office. Także no co, wchodzimy do mapy i próbujemy, co? Czas najwyższy, po prostu pierwszą misję, którą przychodziłem właśnie w operacji, robiłem 3 razy, mam nadzieję, że ta pójdzie mi nieco łatwiej, bo oby nam kurczę, poszło lepiej. Tak, te boty wcale nie są takie łatwe, nie szczególnie są. Jak wbije tam jakiś juggernaucik i zaczniecie raszować, no to wtedy już robi się nieciekawie. Ale dokładnie. Liczę, że razem z Merwo, razem z kolegą youtuberem wystrzelamy ich wszystkich. Wchodzimy i walczymy. Let's go. Dobra, no to zaczynamy meczyk. 10 sekund jeszcze, odliczanie. I pierwsza runda. Mamy tylko P250, 3 kawkę i 0 pieniędzy, także nic nawet nie możemy sobie kupić. Aha, rzeczywiście. Rozumiem, że potem będziemy mogli kupować sobie jakieś rzeczy. Tak, bo pieniądze nam dochodziły co rundę. No. Dobra. Także bronimy zakładnika. Tu jest tylko jeden? Nie ma więcej, co? Tam w żadnych innych pokoikach nie ma, nie widzę. Nie, na minimapie też nie pokazuje, więc zakładam, że jest tylko jeden. Gdzie jakoś są? O kurczę. Jeszcze jeden? Nie, jeszcze ktoś. Widzisz? O, pięknie. O, to ja tu nic nie muszę robić, widzę dzisiaj. Spokojnie. Tutaj się chowam za ścianą i czekam po prostu. Kurczę, już nie grałem tak dawno w CS-a, że z taką werwą wchodzę w ten mecz. To dobrze, bardzo dobrze. Czekaj, może jakiegoś digielka sobie kupię? O, właśnie, można coś kupić. Ty możesz tam jeszcze coś innego zainwestować. A nie wiem, jak będzie ze strzykawkami, bo mamy tą jedną. Mhm. A, i co rundę nam odnawia HP, czyli... Strzykawkę tak naprawdę tylko w trakcie rundy, nie? Z tego co pamiętam. Odnawia HP? Mi nie odnowiło HP. Co? Mam 80. Nie odnowiło? A. Nie. To wiesz, że nie wiem. Poprzednio grałem to co rundę odnawiało. Chyba z twojej strony idę. Wow! Przecież ja to dopiero co spojrzałem. Widzisz, jak to są śmieszne te boty? No, wychodzi ci z mołotowem, ale wiesz jakie to było dobre, bo ja spojrzałem tam, patrzę, nikogo nie ma na całym korytarzu. O, fuck. Czekaj, ty sumie. A, ten gruby, dobra. Mhm. Daj mu trochę podejść, będziemy... Jaki cwaniak. Ale on jest cwany. Idzie przed smoka? Idzie chyba, tak. Nice. Wiesz co, jakie to było świetne? Patrz, ja tu tak sobie wychyliłem na tym korytarzyku, nikogo nie ma. Wracam do ciebie, gadam. Nagle mówi, że tu są, ja tu widzę. I po prostu wszyscy tutaj we trzech tak się gapią na mnie, nie? Ja mówię, co jest grane? Niespodzianka. Dokładnie. Patrz, HP odnowiło, ale nie do końca. Ileś procent tylko. No rzeczywiście, rzeczywiście. Ja cały czas nie użyłem tego zastrzyku. A ja dalej nie kupiłem broni, ale tylko 1000, no. Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w takim razie zastrzyki się odnawiają potem? Zastrzyki można kupić? Wydaje się, że nie. A, tu już nie mogę iść, dobra. Za daleko. Czyli tego korytarza nie mogę za bardzo skrócić. O, fuck, tak samo. Dostałem minus 30 damage'u. Są tu. Zagadałem się. Musisz dać radę. Już 2%, ciekawa, szybko. Direkt. Ja ci mówię, że to... I co, teraz mówię, że początku musimy to przechodzić? Teraz odnowa, tak. 30 frogów się mocno. Ja ci mówię, że to jest niby łatwo. Aha. Ale nie do końca. No nie do końca. A, i mamy teraz pieniądze. I co, jak to i teraz... w ogóle wygląda? Co czyli to nie jest od zera. Ale 30 frogów, zobacz, masz po lewej zabić wrogów, czy w ogóle masz tą misję? Kliknąłeś sobie jakoś? A, tak, zabij wrogów za pomocą dowolnej broni 30 razy. Dokładnie. Aha, dobrze, już rozumiem. Oni tu mi się bardzo szybko teleportują, to mi się nie podoba. Ja tu sprawdzam, potem idę, gadam z tobą, wracam i oni już tu wysprintowali. Ciekawe, żeby tak samo iść, bo w pierwszej rundzie byli u ciebie. Mhm. Dobra, to kamp jest kochem? Tupią. No, u ciebie są. Fleszyk taktyczny. Trzeba. Wiesz, że ich oślepił mój fleszyk. Nawet. Nice. Patrz, ile mam tam asyst. Sama asysty. No. Kurczę. Ja no, mogę kałaszkę kupić? Nie, jeszcze nie. Jeszcze mnie nie stać na kałaszki. Jakiś mołotow tu się przyda. O, kurczę, tylko spóźniłem się chyba trochę. A nie, mogę jeszcze kupić. Dobra, no, czyli 6 rund trzeba łącznie przetrwać. Żeby 30 fragów zrobić. Ja tu nie ma co się zagadywać. Z mojej strony. Zatrzymałem ich mołotowem.
Są zaraz za nim. Nie, to mogą wrócić i tu jeszcze do mnie przyjść. Sprawdzę u mnie. Jest jeden. Obity jest ten Juggernaut? Faniak. U mnie się jeden teleportował. Ach, nie żyje. Dobra. Czy oni mają jakieś dobre broni, czy oni tu przychodzili z takimi... Nie, jest, oni, wow. Wcześniej, oni tam wcześniej byli z makami jakimiś. O, kurczę, już nie mogę kupić strzykawki nigdzie. Mi się wydaje, że nie ma, wiesz? No, zakupuję w takim razie utility samo. Ale co rundę ileś odnawia HP, ale nie wiem ile do końca. Dobra. No, tam chyba 30, a jakoś niewiele w każdym razie. Niewystarczająco, niewystarczająco. Wcale nie będzie prosto. U mnie jest? No, mam 30 HP. Ale to ich smoke czy twój? Twój. Mój. Ty, no to mogą na to wyjść tak. Uważaj, z tego pokoiku jeszcze obok, nie? Tak. Ale oni są szybcy. Ja nie wiem, oni się teleportują. W ogóle nie widziałem tego Juggernauta jeszcze, więc obawiam się, że będzie teraz na sam koniec. Sprawdzam z mojej strony. Nie żyje. Może u mnie ktoś tu jeszcze jest. Biegnie z mojej strony jeszcze jeden. Tak? Juggernaut, tak, bo słyszę jak tupie. Ja na niego gruby zawsze mówię, nie? Jak ostatni ten. No, ostatni, ja tam na niego napestkowałem i... Dobra, ja mam 100%, kurczę. Teraz nie wiem jak ty. Tobie? No właśnie mam 80, ale nie mogę. Jakby co, ja mam jedną strzykawkę, mogę ci ją gdzieś tam wrzucić w trakcie gry, jakby było kiepsko. No ale dobra, jeszcze 3 fale. To jak coś będę wołał. Walczymy. Masz 2 razy więcej fraków. Do grania. Nie podoba mi się to. No musisz to zrobić, Jakoś słabo. Smokuję od mojej strony, ale chyba z twojej strony idą znowu. Mogę streszować jak chcesz. Jak mi streszuję? Trafił. Jeszcze chyba jeden. Kurczę, 50% bez grubego. Dobra, teraz zwróciłem uwagę. No i mam teraz, no nie mam strzykawa, ale mam 100, po prostu HP przynajmniej. Ale oni są czasem tacy, kurczę. Dobra, 2 tury jeszcze, co? Trzeba się teraz... Ja już się skupiam, bo jest... Oni w ogóle granaty tutaj stawiają, więc jakbyś rzucił, to możesz tutaj szybko podnieść. Wydaje mi się, że jest najtrudniejszy tam, gdzie teraz ja bronię, gdzie jesteś, bo... Jest mało czasu na reakcję tak naprawdę. Rzucam Mołotowa. Wow! Ale wjechali. Sprawdzam korytarz. Ja nie wiem, czy tu mnie nikt nie otoczy zaraz. Jest jeden z shotgun. Wow! Jeszcze jeden chyba? Nie, to ty tu pnąłeś. Kurczę, ale cwaniaki. A tu jest nielimitowana ilość granatów, po prostu oni zawsze mają jakiegoś granaty, które nie używają. No i super. U mnie był, nie żyje. Czemu ja mam asysty cały czas? To jest śmieszne dosyć. Ostatnia runda. No, no teraz będzie gruby na pewno. No, ciekawe ile ich będzie. Wydaje mi się, że z 3 co najmniej teraz wyrzucą, bo były dosyć łatwe fale, gdzie nie było ani jednego grubego, to 2 ostatnie. I teraz by się. Teraz chyba jakiś będzie, teraz powinien być przynajmniej. Więcej niż jednego to nie widziałem tu. Ale kurczę, zapomniałem kupić motora. Full focus. Zaszuję ci? Chcesz? Nie, nic tu nie ma. O, jest jeden. Zaszuję ci plecy. 3. Mołotow, idź. Nie, no widzę, że z Rito to w ogóle... Kurczę, mogę Smurfy, ręce Smurfy do góry i oglądać tylko, podziwiać. No, spodziewałem się ciężkiej misji po tym, co przechodziłem w pierwszym tygodniu, ale... Ale no, raz padliśmy. Ja w zeszłym tygodniu było... z Foreverem przeszedłem na Nuku za... Nie wiem, 4. razem chyba, tak się namęczyliśmy. Nie, kurczę, właśnie... Dzisiaj nie było źle. Mam nadzieję, że wypuszczam w ogóle jakąś misję z fabułą. Ale tam, wiesz, czy był problem? Musieliśmy z MP5 strzelać, nie? Także... Z MP5? No, gałaszka to z MP5 też bym, no... Z MP5 to na przykład 7 hitów trafisz i dalej żyje, nie? Przeciwnik na przykład. No właśnie, szczególnie ten gruby jeszcze. Tak, tego grubego to tak. W ogóle musisz chyba strzelić 10 razy z głowy z takiej słabej broni, więc no to musi być niezły dyskomfort, jeżeli chodzi o grę na takich, mając takie bronie. Mhm. No to Rito, dzięki wielkie za wspólny meczek, za odcinek. Dzięki również, mam nadzieję, że nagramy jeszcze jeden, bo no poszło jakoś wyjątkowo łatwo. No. Do zobaczenia wszystkim w kolejnym filmie. Wpadajcie do Rito też oczywiście. No i cześć. Zapraszam. Cześć.